W naszym zarządzie w tej chwili realizujemy zadania z nowej perspektywy unijnej. Od 2014 roku mamy już ustawiony plan, gdzie mamy budżet na obwodnice i budżet na przebudowę dróg i zjazdy z węzłów autostradowych. Budżet na obwodnice to jest około 800 milionów złotych. Z tych środków jest realizowana obwodnica Oświęcimia, która w sumie była pierwszym zadaniem, które żeśmy z nowej perspektywy ogłaszali przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj. Następnym zadaniem dużym to był węzeł Mirowski. Co prawda był później przetarg ogłaszany niż na Oświęcim, ale tu też był w systemie zaprojektuj i wybuduj. Był termin zrobienia na lipiec 2016 roku, czyli przed przyjazdem papieża. Też się zadanie udało zrealizować. Wspólnie z miastem Krakowem żeśmy współfinansowali to zadanie, ponieważ w części leży na terenie miasta Kraków, w części na terenie województwa. Następnie obwodnice to w systemie zaprojektuj i wybuduj. Idzie obwodnica Waxmundu, obwodnica Babic, obwodnica Podolsza, obwodnica Skały, w systemie wybuduj idzie obwodnica Skały, ale jeszcze obwodnica Miechowa, obwodnica Wolbromia. Realizujemy również węzły autostradowe, czyli zjazd z węzła w Tarnowie, to do SAG-u, tak zwany SAG. To jest nowy odcinek z nowym obiektem mostowym na Dunajcu. Jesteśmy tu na etapie decyzji środowiskowej pozyskania. I mamy następny węzeł w Bochni, gdzie decyzja jest wydana. Procedowano od 2007 roku, są protesty. Się spodziewamy, że będzie zaskarżona do sądu, więc nie wiadomo, czy się uda. Węzeł w Poroninie jest to zadanie, z którym ja się zetknęłam w 2000 roku, gdy przyszłam do pracy do ZDW, prowadziła generalna dyrekcja. Niemniej jednak takie były protesty. No, górale no, nie pozwolili zaprojektować. I dopiero w 2000 roku 13 udało się takie porozumienie zmontować pomiędzy samorządowcami. Myśmy byli wiodący, przystąpił starosta, przystąpił wójt. No i udało się nam uzyskać w drodze przetargu dobrą firmę. Tutaj był sukces w tym, że myśmy mieli dobrą firmę projektową ze Śląska Autostradę 2 i ci ludzie z pokorą słuchali, co społeczeństwo tam mówi, tłumaczyli i się udało uzyskać decyzję środowiskową. To był duży sukces. Jak była decyzja środowiskowa, w której nie było odwołań, czyli był już system, to wtedy znowu trzeba było szukać pieniędzy. W związku z czym zaczęliśmy szukać marszałkowie pieniędzy. To jeszcze było za czasów pani Bieńkowskiej taki moment. I wreszcie się udało porozumienie z generalną spisać, że jeżeli samorząd uzyska decyzję z RID-u, wykupi grunty, to oni dadzą na realizację, tylko musimy jeszcze objąć realizacją ich obiekt mostowy. No i tym sposobem uda się zrobić węzeł.